Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maged. Witam szanownych Państwa w kolejnym omówieniu kolejnego już patcha do World of Warships i tym razem mamy na tapecie aktualizację z numerem 12.6, więc co my tutaj mamy z ciekawszych rzeczy? Otóż przedwczesny wytrysk dla krążowników hiszpańskich, czyli ponownie 3 miesiące wczesnego, dwa miesiące wczesnego dostępu i w trzecim miesiącu wejdzie linia pełnoprawnie. Kolejna wersja przepustki bitewnej, ale w tym artykule nie napisali nam, co tam będzie za przepustkę płatną, za przepustkę darmową nie będzie nic ciekawego. Z najważniejszych rzeczy, szanowni państwo, w tym patchu to jest to, ukryte manewry, ale do tego przejdziemy za chwilę. Niszczyciele europejskie są wreszcie dostępne, czyli w końcu weszły pełnoprawnie. Do zbrojowni trafił nowy okręt Azure Lane, czyli ponownie animowane dziewczynki. Ja nie mówię, że to jest złe, bo jestem sam fanem anime, może akurat nie takich piszczących dziewczynek w wersji okrętów bojowych, ale co kto lubi. Kolekcja Bitwa nad Sommą, zmiany ekonomiczne, potyczki i tak dalej. I tak dalej. Więc tak, wczesny dostęp do krążowników hiszpańskich. Skupmy się tu na ogólnej charakterystyce tych okrętów. Okręty mają działa baterii głównej o przeciętnym zasięgu i uszkodzeniach na minutę. Rozumiem, że też przeciętnych. Są również uzbrojone w torpedy krótkiego zasięgu. Krążowniki poziomu 7 i wyższych mają alternatywny tryb ognia, czyli to co super okręty. Ogień seryjny, pociski lecą po bardziej płaskiej trajektorii, a pociski przeciwpancerne szybciej, skutecznie przebijają pancerz. Nowe okręty są szybkie, ale ich kamuflaż, bo rozumiem, że maskowanie to kamuflaż, i manewrowość są przeciętne. Także chujowa siła ognia połączona z chujowym kamuflażem i z kiepską manewrowością. Także doskonała linia, którą na pewno wszyscy będą bardzo intensywnie rozgrywać. Hiszpańskie krążowniki dają szeroki wybór sprzętu eksploatacyjnego, przy czym na pierwszym slocie jest to sonda hydroakustyczna zamienna na przeciwlotniczą obronę, potężną strasznie, i na drugim slocie mamy grupę naprawczą dodatkowo oraz myśliwiec lub samolot, także no nie wydaje mi się, żeby był jakiś pokaźny zasób, ale cóż. Zmiany w porcie Ocean. Wygląda to, jakbyśmy stali na jakieś rafie koralowe, do tego jeszcze jakieś tam wzory, jakieś tutaj jaszczureczek, kameleoników, innych pierdołek. Czy to jest potrzebne? No mogłaby ten port zostać jakoś tam drobnie odświeżony, ale czy aż tak kolorowo to jest potrzebne, to powiem wam niezbyt. Idziemy dalej. Osiągnięcia osobiste zmieniły wygląd, także tabelka wygląda troszeczkę inaczej. Przepustka bitewna, jak już wam wspomniałem, nie mamy tu informacji, co będzie do wygrania za przepustkę premium. Aha, przepraszam, 500 zł żetonów hiszpańskich, czyli będziemy mogli to przeznaczyć sobie na wczesny dostęp krążowników właśnie tychże hiszpańskich. Zmieni się tutaj troszeczkę też, jeżeli chodzi o wygrindowanie maksymalne przepustki bitewnej. Będziemy dostawali 7 kontenerów rzadkie premie i 100 srebrnych żetonów hiszpańskich za każdy dodatkowo zrobiony etap. No i przechodzimy do gwoździa tej aktualizacji. Otóż ukryte manewry. Szanowni Państwo, powiem Wam tak. Patrząc na to, co Wargaming wymyśla, myślę sobie, co tu się w ogóle odpierdala. Mija miesiąc, wchodzą informacje o kolejnym patchu i okazuje się, że to, co było poprzednio, to jest chuj, to dopiero będzie dobre. I takim oto właśnie kolejnym fantastycznym pomysłem Wargamingu jest wprowadzenie samolotów, które na japońskich lotniskowcach będą rozstawiały zasłonę dymną, a na lotniskowcach amerykańskich będą zrzucały pole minowe. Także musimy się zagłębić i zobaczyć, jak to działa mniej więcej. Samoloty szturmowe Kikaku, czyli takiego tam testowego Shokaku, są wyposażone w wytwornicę zasłony dymnej, czyli to, co mamy na okrętach nawodnych. Otóż bombowce, tak jakby Lexingtona, mogą skorzystać ze sprzętu eksploatacyjnego zrzucane pole minowe. Miny nie aktywują się od razu, możemy je niszczyć bombami głębinowymi czy tam uzbrojeniem przeciwko okrętom podwodnym, ale spada ich do wody w chuj i musimy bardzo ostrożnie manewrować, jeżeli te pole minowe jest przed nami, a tych bomb żeśmy sobie tam, tych min żeśmy nie zniszczyli, gdyż uszkadzają one okręt i mogą spowodować zalanie, więc płyniemy wolno, manewrujemy między czymś, co zadaje nam obrażenia, jeszcze do tego możemy być wyspotowani i ostrzeliwani przez resztę drużyny, także no zajebisty pomysł naprawdę, zwłaszcza jak gramy na niszczycielu. Petarda, naprawdę, kolejny as w rękawie World of Warships i zespołu Wargamingu. Jak te bitwy będą się prezentować, te testowe, czyli te, jak on tam, ukryte manewry? Lotniskowcy z poziomów 7-8, nie wiem, coś mi kurwa umknęło chyba, nie? Ale chyba siódemki to od
dwóch czy trzech lat nie są dostępne. Ten pomysł ogólnie wprowadzenia takich właśnie udogodnień to była, z tego co się orientuję, idea wprowadzenia właśnie tych nieparzystych tierów okrętów lotniskowców, albo to będzie po prostu alternatywne drzewko dla tych trzech okrętów, które zostały wyjęte z tierów nieparzystych. Czy tak będzie? Zobaczymy. Bo już tam jakieś wzmianki widziałem o SX-ie na przykład na stronie Wargaming, nie, przepraszam, na blogu deweloperów czy gdzieś tam. Także już coś tam się w tym temacie kręci. Dostęp do wszystkich europejskich niszczycieli, czyli możemy sobie klepnąć Gdańska, bo niżej nie warto za bardzo się zagłębiać. Dotarłem do Splita i absolutnie nic te okręty sobą nie przedstawiają. Nie mam dziewiątki i dychy też nie mam na chwilę obecną. Może kupię, może nie kupię. Pewnie kupię. No bo Gdańsk. Zbrojownia. Wracają nam, szanowni państwo, rozgrywki w stateczki, tak zwane, popularne nasze kartkowe, gdzie w wersji tutaj elektronicznej gramy z botem i możemy coś tam nawet wygrać. Tyle, że będziemy musieli postarać się, żeby móc grać po prostu. Nie będzie to tak po prostu, że klikasz, grasz i tyle, tylko będzie trzeba zdobywać albo jakieś tam zasoby, które będą wymieniane na bilety na takie granie, albo płacimy za bilecik 250 dublonów i możemy grać dalej. Ale nagrody za zwycięstwa. Mamy tutaj dublony, mamy tutaj wolne expy, elitarne expy i lolki jakieś tam, dwójka, trójka, trójka. Także no, zawsze lepsze to niż nic, niż takie samo granie dla grania. Co dalej? W zbrojowni, szanowni państwo, pojawia się nowy okręt, Van Speyk. Czy Speyk? No chyba dobrze, Van Speyk. Za 46,5 tysiąca punktów badawczych. To jest taki, ni to pies, ni wydra. Mamy tutaj informację, że to taki miał być Scharnhorst, ale trochę nie wyszedł, bo kaliber zamiast 240 zrobił się 203. Mamy tutaj nalot bombami odłamkowo-burzącymi, ale nalot ładuje się długo. Co prawda ma dobry zasięg, do tego mamy jeszcze całkiem przyzwoity kamuflaż na okręcie, więc możemy te bomby zrzucać z daleka z niewidki, także to jest plus. Mamy hydro, mamy rozbicie i grupę naprawczą w skróconym czasie działania, także tak to tutaj wygląda. Morska społeczność to jakieś tam pierdoły wizualne dodatki. Azur Lane, piąta fala, także jak wam wspominałem tutaj o... co kto lubi, nie? Ale mieć ten sam okręt po prostu w innym kamuflażu to jest dla mnie trochę lipa. Kolekcja Bitwa nad Sommą. Tutaj plusem największym jest to, że dostajemy okręt premium za zebranie całej kolekcji. To jest, szanowni państwo, okręt podobny do Jutlanda, tak nam tutaj Wargaming przekazał w tym newsie. Tyle czy podobny nie znaczy taki sam, ale tego już się na razie nie dowiemy. Może gdzieś tam będzie to później opisane, żebyśmy mogli dokładnie poznać parametry tego okrętu. Chyba że gdzieś są dostępne, ja nie wiem, bo w sumie nie potrzebuję wiedzieć na tą chwilę. Ale za zebranie kolekcji będzie okręt 9 tieru, także spoko. Jaki by to nie był okręt, może będzie trochę lepiej zarabiał, można będzie na nim kapitana przeszkolić. Tyle, że elementów będzie do zdobycia 60. Duplikaty wymieniamy w kursie 2 do 1, także jeszcze nie tak najgorzej. Zmiany ekonomiczne, szanowni państwo. Począwszy na aktualizacji 12.6 dodawać będziemy operacje do większości misji bojowych. Będą tam jakieś przeliczniki, bo tu gdzieś coś tam można zrobić łatwiej, aha, na operacjach. Coś tam można zrobić łatwiej, także będą jakieś przeliczniki, gdzie będziemy mieli obniżaną wartość zdobytych, powiedzmy, kredytów, expa czy innych rzeczy. Już nie będziemy sobie wesoło grindować punkcików na operacji, tylko będziemy musieli się liczyć z tym, że założona premia będzie mnożona jak razy ileś tam i będzie to stosownie obniżane. Także trochę tutaj ucięli. Ten dzień konta premium, potyczki, pierwsza 5x5 dziewiątkami, 4x4 okręty podwodne, niszczyciele, krążowniki, pancerniki, ósemki, potyczka trzecia, 4x4, pancerniki, dziesiątki i czwarta, 3x3, okrętami 10 poziomu z jednym okrętem podwodnym lub lotniskowcem. I tak to wygląda. Gwiazda dywizjonu, czyli to samo co było. Można zdobyć parę milion kredytów, trochę pudełek, trochę stali, trochę ropy dla klanu, grając w dywizjonach z ludźmi z klanu. Usprawnienia techniczne. Zmieniana zostaje warstwa wizualna ustawień gry, także może i dobrze, bo trochę nie zaszkodzi to odświeżyć. Usprawnienia powtórek. Na końcu powtórek dodaliśmy ekran statystyk po bitwie. Zajebiście. Bardzo dobra rzecz. Bardzo dobra rzecz. Zmiany w równoważeniu. Tutaj warto zaglądać. Balistyka krążownika 5 poziomu. Ograniczenie uszkodzeń bomb zrzucanych przez hybrydy amerykańskie zadawanych niszczycielom. Bardzo dobrze. I rozmiar celowników bomb został powiększony.
Ograniczy to średnie uszkodzenie, jakie zadają niszczycielom. Bardzo dobrze. Bo tłukli je niesamowicie tymi bombami te okręty, a wiadomo, że niszczyciele i tak mają przejebane. Tym bardziej, że jeszcze dojdzie teraz pole minowe, także dobrej zabawy. Nowa zawartość. Co więcej, szanowni państwo, nam się tutaj pojawi. Kot w butach po chińsku. Jakiś tam kapitan, jakieś tam sygnały, jakaś tam naszywka. Emblematy dla krążowników panamerykańskich. Dmitrij Pożarski dostanie nowy kamuflaż. Chuj mnie to. Pozostałe zmiany i usprawnienia. Latarenki? No chyba niewiele tutaj już, nad czym warto by się zagłębić. Także zapraszam was do dyskusji, co myślicie o nowym pomyśle Wargamingu, jakim są właśnie te zrzucane z samolotów miny i zasłony dymne. Dla mnie to jest porażka, poroniony w ogóle pomysł, także kolejna rzecz, która utrudni dynamizm i znaczy spowolni dynamizm i no, zabija tą grę po prostu, bo nie ma już tutaj takich bitew, bardzo mało przynajmniej się ich zdarza w moim wypadku, gdzie naprawdę te bitwy są fajne, wyrównane, dużo się dzieje. No ogólnie jest kampa, albo jedni dostają w pierdol, albo drudzy i tak to niestety wygląda. W tym materiale wszystko, zapraszam do dyskusji, cześć i na razie.